We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Hogwarts Legacy! Nox, w takim bądźcie razie. Jak mówiłem, dla mnie ten odcinek zaczyna się natychmiast po nagraniu poprzedniego, tak więc pogadajmy z sobą. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The disillusionment charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. No ciężko się z tym nie zgodzić, ale co jak co. Nie tylko, że peleryny są drogie, ale są też nietrwałe, bo z czasem ich moc zaczyna zanikać. Nie udało mi się jeszcze ani razu sfejlować nauki zaklęcia. I mam szczerą nadzieję, że to się nie zmieni. Użyj zaklęcia Camelona, aby uniknąć wykrycia w niedozwolonych miejscach. Dobra, na razie zamiast Lumosa go sobie wsadźmy. No to co? I'll be quieter than a Jobbernaut. Włączono maskowanie. Kurde, za bardzo mi się skojarzyło z tym, z Crazysem. Pobliscy przeciwnicy wyczują, a następnie zaczną badać podejrzane zachowanie. Złapanie przez autorytet zakończy się natychmiastowym niepowodzeniem misji. No, najpierw musiałbyś mnie zobaczyć, kolego. Okej. Okay. Teraz pytanko, czy ja jestem w stanie użyć zaklęcia, kiedy... O, jestem w stanie, pięknie, i nadal jestem niewidzialny przez to. I dodatkowo odwróciło to ich uwagę. No to YOLO. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. No, czy to trochę utrudnia zadanie. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be alright. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Wait, why do we need a key? Isn't there a spell for this? Alohomora. That's how I always used to get in. But the librarian twigged that I knew the spell and cast an anti-Alohomora charm on the lock. So now it's just this key. But don't worry. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Zbyt łatwe by to było, co nie? Po prostu otworzyć se Alohomorą wejście do działu ksiąg zakazanych. Is someone there? Is that you, Peeves? Właśnie walnęła mini bomba. Ty się pytasz, czy to Irytek jest w pobliżu. Ciekawe. Profesorze Black, czy mogę zasugerować zakaz magii na terenie biblioteki? Ktoś zakrada się oddziału ksiąg zakazanych, a Cressida Bloom uważa, że biblioteka to jej własny ogródek, gdzie może sobie ćwiczyć najnowsze zaklęcia. To zakłóca spokój innym. W porównaniu z takimi wybrykami, Irytek jest grzeczny. Polemizowałbym. The key. Here it is. Better not be a student in here. It's after hours. Wow. To mi się prawie udało zepsuć, ale... I do hope Peeves
isn't up to his ridiculous antics. That wasn't so difficult after all. Now to find that book. A, kolejna skrzynia. Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. Ej, wygląda jak słoneczny dysk. Wygląda jak słoneczny dysk! Kurde! Jakieś celowe nawiązanie, czy... O, proszę, akurat to co już sobie przetestowałem wcześniej sam. Już myślałem, że nie pójdzie, nie? Wreszcie. Przecież nie wiem, dlaczego trzy poprzednie uderzenia nie zwróciły jej uwagi, no ale okej. Should be in the clear now. No need for us to be skulking about. So what is it you're looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think we'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No! We've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. No i patrzcie teraz na tą skrzynkę. Fyk. Teraz uwaga. Nie ma mnie? Dzięki za hajs. To było bardzo proste. Okej, okay. Kurde, tu jeszcze jest takie coś. O! Co to robi ręka Glory? Akisz! Nie mogę coś zrobić teraz, czy nie bardzo? Możesz to oświetlić? Nie. Też nie. Tym bardziej nie. Okej, czyli na razie nie mam pojęcia, co z tym zrobić, ale pewnie w miarę progresu fabularnych się dowiem. Ej, kurde, ale weź tam mnie wtajemnić może te twoje badania. Wiesz, ja jako znający tam... Coś spadło. Czyli prawdopodobnie będzie trzeba coś naprawić. Ale raczej nie spadło samo z siebie. Tak więc... Wyczuwa mi rytka. Dobra, na chwilę tak to zamienię. Uwaga, czy uda mi się tutaj przeskradać? Kto mamy tu? Sebastian Solo i jego nowy little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty! You'll get caughty! Peeves, don't you... I'm going to tell! Oh, blasted Peeves! I've got to stop him or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. How do I know you won't go to the librarian and blame this all on me? Why would I do that? I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Ciekawy powód, żeby mnie na... Where has that damned poltergeist got to? Ciekawy sposób, żeby mnie nie wsypać. To repair this armor. Repair all. Ano. Cyk. Zbroja wraca na miejsce. Kolejna skrzynia. Dobra, zanim przejdziemy dalej... to obczajmy
moje wyposażenie, bo zdobyłem już 3 rzeczy nowe i co do tego lepsze. Tak więc wymieńmy sobie wszystko po kolei. O kurde, okularów nie wezmę, bo są na wyższy level niż ja mam. Na 10 mam, no w sumie no, jestem blisko 10. O kurde, co to jest? Poproszę z powrotem moją szatę. Jak już tak lepiej w niej wyglądam. Tam potem do odznaczenia, ale to później. Na razie lećmy dalej. O. Interesujące. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. That's it. Czy ja właśnie otworzyłem portal? Holy moly! Ta szkoła skrywa wiele sekretów. Nice! Legendarne rękawice jakieś znalazłem. I mogę je założyć, co jest najlepsze. Załóżmy w takim razie. Why not? Pusto. Ateneum. O, osobna lokacja. Będzie ciekawie. Dobra, gdzie my do jasnej cholery jesteśmy? A zbyt oczywiste, żeby w to nie rzucić. No oczywiście. Dobra, ale zanim to na górę i... Może nie zostanie Lumos tutaj? Hej, fajna rzecz. A, tak czułem. Okej, to trochę nie wyszło. No poważnie. Okej, to nawet jakoś wyszło. Twoja zdolność starożytnej magii kumuluje się dzięki udanym atakom lub odnoszeniu obrażeń. Nieprzerwana kombinacja co najmniej 10 trafień rozpocznie generowanie doładowań starożytnej magii. Zbieranie ich znacznie wypełni licznik starożytnej magii i zregeneruje małą część zdrowia. Okej, warto wiedzieć. Gdy zapełni się co najmniej jeden segment licznika starożytnej magii, możesz użyć potężnego zaklęcia starożytnej magii, które zadaje wysokie obrażenia i przebija zaklęcie tarczy. Naciśnij oba bampery, gdy zobaczysz podpowiedź nad głowami wrogów. Okej. No udało mi się jedną zbroję zdezintegrować tak, jak to zrobiliśmy z trollem. No, wiem, że chcecie się napieprzać, dawaj stary. O! Okej. To poszło naprawdę szybko. Dobra, tu jest skrzynia. Tam jest przejście. Co z tym? Tutaj nie. Aha, to jest tymczasowe tylko, okej. O!
Okej, cwanie schowane. Złocone drewniane okulary. Okej, ale pytanie, czy to jest lepsze od tych fioletowych, czy tylko od tych zielonych, które mam na sobie? Skokaj i biegnij. This must be the way forward, but to where? No, to jest bardzo dobre pytanie, Jack. To jest naprawdę bardzo dobre pytanie. Gdzie my się w sumie zapuszczamy? To jest chyba przejście tylko i wyłącznie poboczne, tak mi się wydaje. Ja pierdzielę, serio? Też bym się dał teraz załatwić. Dobra, co teraz? Mam to przymotnąć? A to wygląda. Dobra. Okej, tutaj kolejna skrzynia. Okej, rękawice są gorsze. What? Przecież stałem na tym, czemu to mi nagle tak przerwało? Nearly there. Best keep my wits about me. Co ty nie powiesz? O, szalik w prążki i szalik poranka w szkocką kratę. Fajne rzeczy. Nie powiem. Wczajmy je. A, jeszcze wyzwania, bo też o tym zapomniałem. Tutaj co? To jest do odebrania, to jest odebrane, to jest do odebrania, a to jest tylko odkryte. No ej, nie to! Myślałem, że wyjdziesz do menu. Wyposażenie, proszę. To jest gorsze. 13. A to ma 19. Ok, czyli są lepsze od tych zielonych, które mam, więc... Na razie je załóżmy, ale oczywiście nie chcę, aby było to widoczne, więc adios. I tutaj mamy dwa szaliki. 16 i 17. No ten jest najlepszy, więc ten oczywiście sobie weźmiemy. I mogę zamontować wreszcie jakiś uchwyt różdżki. Ptasia brązowa. Okej, okay, albo... zawijasy. A niech będą te zawijasy. Jakoś bardziej pasują do tej różdżki. A inwentarz... To jest co? Tutaj są jakieś te... Okej, to szczytaliśmy. A tutaj... Aha, okej, to tylko te dwa. Dobra, no i kolekcję sobie odznaczam poza nagraniem. Oho, będą 4 rundy. Jak nic. Patrzcie, ile to jest tych zbroi. Co najmniej 8. Hello. Akio. Gdzie? Lepiej ojcze. Co? No nie, poważnie. No kurde, tak fajnie szło. Jestem niezadowolony z takiego obrotu spraw. Ała! Dobra, wyleczmy się. Nie chcę zużyć tej starożytnej magii zawczasu, ale myślę, że teraz warto to zrobić. Jestem Zeusem! Czemu ich nie ma oznaczonych? To jest dobre pytanie. Bum! Chciałoby się, co? Cwaniaku, zadychę. No i tyle was widzieli. Troszkę życia, troszkę doładowania. O, dobra, to już jest koniec. A okej, widzę, że poza walką mi się zrobię regeneruje do pełna. To mi się podoba akurat. Mamy jakąś księgę. Zobaczmy, co takiego ona kryje.
No poza tym, że skoro jest myśl od siewnia, to pewnie kolejne wspomnienia. Dwójkę znamy. Jest Psor Rakam i Psor Rockwood. Dwójka jest nieznana. Mam jeszcze. Ha! Mam do ciebie... Mam w sklepie 3 fajne skinu dla ciebie. Idź po. Wiem, że 62 złota. Bardzo fajne wykorzystanie magii. To muszę powiedzieć. You wanted to see me, Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach. Welcome. Czy to jest ta sama dziewczynka? We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad, especially in light of your unusual situation, starting as a fifth year. As it happens, oh. I was also admitted to Hogwarts as a fifth year. I have never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too, but we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Sebastian. Ciekawe, jak się potoczyła dalsza historia. Sneaking in the restricted section again!
I had thought we were through with this mischief. Clearly, detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Szanuję. Oh, Sebastian. Szanuję. What will your uncle say? Szanuję, nie zgo... nie ten. Top G jak na razie. Nie wsypał nas. No, prawie 10 level mamy. To się mi akurat podoba. A, no kurde. Co tam było? Fig na pewno chętnie zapozna się z księgą znalezioną pod działem ksiąg zakazanych. Muszę mu ją zanieść. Okej, no to lecimy do klasy profesora. Do klasy profesora. Ale kurde, fajne podejście miała ta bibliotekarka. Jesteś mądrym chłopcem. Nie zmarnuj tego. Donoś na wszystkich. Właśnie to, że nie doniósł, to dlatego jest inteligentny. Tym bardziej, że fakt naprawdę nie został przymuszony, bo gdyby został pod przymusem tam doprowadzony, no to już insza inszość. O, widzę z nocy na dzień się zmieniliśmy, okej. Okay. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's... Ah, Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Co my takiego tu znajdziemy w ogóle? O, jak ostrożnie leci kartka po kartce. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, może Irytek? I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw two more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and three other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a fifth year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrok, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions.
There's more to magic than spell casting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Okej. Okay. No to była bardzo szybka misja. I pyk, 10 level! To się mi podoba. It's time to prove your dueling metal and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Nati właśnie wysłała ci wiadomość swoją pocztą, prosząc o spotkanie w Dolnym Hogsfield. Wybierz przycisk mapy świata. Woluju! Oto mapa świata. Większość mapy jest pokryta mgłą, która ogranicza to, co możesz zobaczyć. Wioski są małymi społecznościami rozsianymi po świecie. To jest wioska Dolny Hogsfield. W wioskach można odkryć nowych sprzedawców, płomienie fił, misje poboczne i przedmioty kolekcjonerskie. Wow, wyście widzieli, jak wielka była ta mapa? Have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Okay, no w sumie jestem w stanie to zrobić podczas tej akcji z różdżkami. I w sumie dlaczego nie? Na sam koniec odcinka ogarnijmy sobie ten La Grande Finale. Nie ten płomień. No dobra, po prostu będę musiał się przebiec trochę. Revelio. Future champion coming through. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? Come on, czemu teraz? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Tam idziemy wszystkie kombinacje zaraz. Okej, okay. Czyli co? Do mnie, płoń, lewituj. Excellent form. Okej. Okay. Lewituj. Raz, dwa, trzy. Do mnie, płoń! Good one. Do mnie, w górę. Płoń! Raz, dwa, trzy.
No, no nie! No kurde, ej, czuję się oszukany teraz, no. No znowu! Wcisnąłem, żeby użyć dociągnięcia, a nie żeby takie coś się odwaliło. No, ładuj się, ładuj. O, serio? Okej, czyli muszę uważać na cooldowny. No, jak? No, najwolniej jak się da to robiłem. Akio. Incendio. No, wreszcie. Ale nie powiem, trochę dziwna kombinacja. I take to face you in a duel. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Plus, you'll be even more formidable in crossed wands. Other duelists had better beware. Dobra, hello, pogadajmy. Is the final round of crossed wands? Big match today. It all comes down. Ready for a shot at glory? Dobra, to akurat pomijam, bo to jest tylko gadka. A wiecie co? Spróbujmy ostatnią rundę rozegrać sami. Bo też niejednokrotnie będzie normalna walka, kiedy będziemy... Ile? Czterech typa. No, pewnie wiele razy będzie tego typu pojedynek. Zaklęcie obrażeń przez czerwoną tarczę, okej. Okay. Kurde, no wcisnę unik! Serio? Mogę ten za Confringo, ja jeszcze nie znam tego zaklęcia. Chilowanko. BUM! Incendio. Seriously? Don't shy away now. Incendio. Protego. Dobra, nawet że się udało. Ciekawe, ile mi uników zaliczył. What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. I'm flattered, but I don't deserve such an honor. Come now, you're the undisputed winner. You should revel in your accomplishment. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Oj, oj, nieładnie, kolego, nieładnie. O, nieźle mi to podbiło level. Dobra, sprawdźmy teraz ten questik dla profesor Hecat. Ile? Incendio zaliczyło... Jeden przewrót! O Boże! O, Expelliarmus! Pięknie, to mi się podoba. No, tylko będę musiał gdzieś znaleźć jakichś przeciwników i sobie porobić uniki. Ale myślę, że jak na przykład bym to zadanie wykonał, no to raczej szybko by się to udało zrobić.
Myślę, że chyba się tym zajmę w kolejnym odcinku. Tak więc już sobie to oznaczę. W wyzwaniach jest coś do odebrania oczywiście za misję. To nie, to nie, to tak. Legendarna opończa. Dobra. Inwentarz. Tutaj coś? Nie. Tutaj... Nie, no tutaj coś. Nawet co mi się tutaj wierzy, daje, skoro to jest ciągle puste. Kolekcje nieważne. Poczta. Cała odebrana. Mapę proszę w takim razie. Czy ja mam tutaj... Nie, niestety, ale nie mam tutaj przejścia takiego na fast travel, ale jak tutaj dojdę, to je sobie odblokujemy. Tak więc ustawię sobie na to znacznik. I to jest gdzieś w tamtą stronę. Dobra, no to cóż, będzie nas tam prowadził kompas. Ja już się tego tutaj troszeczkę przysunę, żeby być troszeczkę bliżej na kolejny odcinek. O, ten. O! Ciekawe. Po co te balony? Good question. Dobra, do danej wioski wybierzemy się w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle i takim zajebistym widokiem się z nami pożegnam. Mua. Świetny. Wreszcie najdałem... A propos. Dziękować. Idealnie na miniaturkę. Idealnie na miniaturę się nada. Ode mnie w takim razie póki co to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Cześć.